Dzień dobry wieczór, Tomek. Przed wami Hollow Knight. Udało mi się zrobić questa z kwiatkiem. Zajęło to kilka prób. W sumie to, co mogę powiedzieć, to jest, że właśnie tutaj sobie postawiłem znacznik, żeby tu móc wrócić, bo nie da się oczywiście scheatować tak, że tam się po prostu teleportujesz. I co? Aha, najpierw po prostu poszedłem tam i wyczyściłem wszystkie moby po drodze. No tam niektóre się respawnują, ale nic groźnego. No, wtedy wróciłem tutaj, oczywiście bez siadania na ławeczki, żeby nic się nie respawnowało. No i tak się udało. Gdzie jest ten grób? Dokładnie, grób jest konkretnie... niech no sobie wezmę znacznik. Grób jest tu. To jest ten taki cypelek. Nad stacją, to powyżej, co mam zaznaczone. Raz tam poszedłem i się zabiłem o kolce. Znaczy zabiłem, no. To jest ten jakiś właśnie wielki robak. To jest coś innego. No, ale się udało. Także zobaczymy, co z tego będziemy mieli. Zrobiłeś to? Czy to możliwe? Okrucieństwa tego świata. Myślałam, że nic poza nimi nie ma, ale tak wielkie współczucie. Co to znaczy to Lemer? Jej miłość rozpozna serce jej partnerki nawet po tylu latach. Czy to prawda? Ten smutek może się skończyć? Ona może odejść? Ul, moja miłości. Ona także może odejść. Czy ty jesteś z Ula? O! Co? Poszło sobie? Ukojenie. O, hapek. Ten hapek się przyda, niewątpliwie. Zamaskowany. A kurde, czy to jest... Czy to są wszystkie hapeki? Nie będzie więcej. Ciekawe, bo jest ich 9. Myślałem, że powiedzmy 10 to będzie max. Ciekawy, tutaj stoi jakiś miecz. U góry jest jakby symbol króla. Ona właśnie, jak ją tam ostrzem snów traktowałem, to coś mówiła, że o kimś w Ulu ostrze i pazury, coś tam Ul. Czy ona jest z Ula jakimś, kurde, kimś? Może powinienem jeszcze raz iść do Ula? Nie wiem. Więc, co dalej? Dowiedziałem się mniej więcej w miarę możliwości, bez jakichś spoilerów dużych, jak jakieś różne zakończenia inne uzyskać. No i cóż, wiem, że przynajmniej część jednego jest za tym... za tym bossem, którego ostatnio odkryliśmy w ogrodach. Za zdrajcą. A i faktycznie, jak tak sobie patrzę...
Jak tak sobie patrzę, to jest gdzieś tutaj ta walka. A na lewo od niego jest jakiś obszar, który chyba widziałem stamtąd. I tam było właśnie coś, co myślałem, że jest tym grobem, ale nie, to jest coś innego. I z lewej się tam nie dało dojść. Wiem też, że w otchłani tutaj chyba możemy ten nasz ostatni czar upgrade'ować. Nie wiem jeszcze, o co chodzi tutaj. Właśnie to, że są tu jakieś niebieskie motylki, daje trochę do myślenia. Wiem, te panteony też chyba do jakiegoś zakończenia się wliczają, że coś tam trzeba porobić. Wiem, że wypadałoby w arenie jeszcze powalczyć i powtórzyć na przykład ten pierwszą serię. No i na razie to chyba tyle. Także, a propos Grima, czy on chyba też się wlicza do jakiegoś zakończenia? I w sumie te kwiatki chyba, podobno jeszcze z tymi kwiatkami jest coś. Ale ona odeszła i chyba, ale jeszcze jakoś można te kwiatki dawać komuś innemu w jakiś sposób. Bo widziałem właśnie, że jak, no pewnie tutaj wrzucę jakąś skróconą wersję tej mojej wędrówki. Te kwiatki, jakby jak ten kwiatek zaniosłem na grób, to jakby one tam zakwitły. Więc może stamtąd da się je wziąć. Czy to jest wyjście? Więc właśnie, co teraz? Wydaje mi się, że jednak będziemy tego bossa tam próbować. W ogrodach. Średnio mi się to uśmiecha, no ale... Jak trzeba, to trzeba. Mamy HP-ka więcej. Właśnie, może zanim to zrobię, to spróbujemy tego czara zupgrade'ować w dolinie. Chyba wystarczy go użyć, czy coś takiego. Przydałoby się trochę więcej gniazd. W sumie to brakuje mi raz, dwa, trzech tylko amuletów. Pewnie właśnie Panteon z Koloseum, podejrzewam, że jakiś dostaniemy po zabiciu tam wszystkiego. Co ja chciałem? Chciałem to zdjąć, bo w sumie nie wiem, po co mi to. Może zamiast kolców też coś bardziej ciekawego. To jest spoko, ale... Właśnie jest upierdliwe przy platformówkowaniu, bo wydłuża dasza. Ten amulet podobno daje jakieś unikalne chyba dialogi z NPC-ami. Więc może spróbuję. No dobra, to w takim razie zróbmy tak. Przetestujmy na nim. Na razie nie. Dobra, pojedźmy tam do ukrytej stacji i zobaczę, czy coś się da zrobić z tym czarem. Chociaż ja i tak go praktycznie nigdy nie używam, chyba że przypadkiem. Ale w ramach kompletności. Właśnie. I tutaj będzie jakaś cała sekcja, właśnie ten pałac. Ale to chyba coś, nie wiem, podejrzewam, że muszę zupgrade'ować jeszcze bardziej swoje ostrze snów, żeby jakoś się do niego dostać. Tylko, że w sumie to nie wiem, skąd jeszcze esencji brać, a potrzebuję ile? 1500? Czy ile ja mam? Nie, mam już 1500. 1800? No nie wiem, jakoś dużo potrzebuję. Naczynie dusz kompletne, natchnione mocą przechowywania. Pradawna maska też kompletna. Ciekawe, czy te opisy się zmieniały wcześniej. Jest cała maska strzeże posiadacza, ochraniając jego prawdziwą formę. A może to fakt, że po prostu nie jest tutaj potłuczona z kawałków, czy coś. Wrota snów, no... To pewnie spróbuję użyć właśnie tuner snów.
Mamy tutaj cztery tarcze. O, ogólny procent 98 niby. Więc tak, te dwa są zupgrade'owane, ten trzeci nie. Możemy jeszcze jajo sprzedać, a może to zrobię. Właśnie, tak od razu powiem, że nie wiem, nie będę tutaj chyba normalnie jakoś się żegnał i witał już w tych końcowych sekcjach. Znaczy końcowych, no jeszcze trochę gry jest, ale no w tych sekcjach, bo naprawdę nie wiem, jak tutaj będzie z czasem, będzie masa cięć, gdzie będę walił głową w mur, powiedzmy, jeżeli chodzi o jakieś trudne bossy, także po prostu potnę to całe nagranie jakoś tam i zobaczymy. Nasze głosy będą nawoływać ponownie. Nie wiem, nie wpadłbym na to, że coś tutaj trzeba zrobić z tym czarem. Chociaż właśnie te rzeczy w tle z jednej strony wyglądają jak twarze, albo nie wiem, głowy. Czy to ma mi coś mówić a propos tego czaru? Czy takie samo coś było właśnie tam? No faktycznie. Nie wpadłbym na to raczej. Krzyk otchłani. No to zapewne też sporo obrażeń zadaje. Ale nie wiem, jakoś te czary trochę dla mnie są ciężkie do używania. O, nie ma achievementa za zupgrade'owanie wszystkich trzech. Ciekawe, czy skupienie można zupgrade'ować jakoś. Pewnie nie, ale 99%. Ciekawe, jak te procenty się liczą. Bo wiem, że da się powyżej 100% mieć, a przecież jeszcze sporo gry jakby przede mną. No to ten... Wracamy do... Lorda Zdrajcy, czy jak on tam się nazywał. Dobra, zaznaczę sobie tutaj. To nie było to, co chciałem zrobić. Zużyłem duszę bez sensu. Zaznaczę sobie. Ja pierdzielę. To też nie było to, co chciałem zrobić. Tak, teraz zaznaczę tutaj portal. I spróbujemy. Wziąłem sobie kamień szamana dla odmiany. Spróbuję go zdepesować po prostu jak najszybciej. Nie będę tutaj może liczył nawet na jakieś leczenie. Nie wiem. Zobaczymy. Aha, świetny start. Drugiego klof zabije? Tak? Tak. Teraz będą dwa chyba. Albo jeden latający. Aha. Zapomniałem, że takie rzeczy potrafią robić. Teraz będzie ten patafian. Aha. Wlazłem w niego. Kuźwa, nie wiem. Znowu wlazłem. Aha. Nie ma sensu się leczyć, bo on w ogóle... Aha. On w ogóle tyle obrażeń zadaje, że... Run Forest. Dobra, to jest do zrobienia.
O kuźwa! Czyżby? Co? Co tu się zadziało? Egzekucja. O nie! O nie! Fuck. Nie wiem, czy dało się ją uratować. O, ale czemu nie mogę w ogóle? Co to jest to, co tutaj leży? Czy to jeden z tych małych... no... że tak powiem... małych modliszek? Czy to... No i właśnie, przecież zdrajca. Tam, kiedy walczyliśmy z lordami modliszek, tam były cztery trony, tylko jeden taki zniszczony. O nie, Klof. Dlaczego? A w sumie ona go zabiła tak naprawdę. Z moją pomocą. Wypadałoby teraz nie umrzeć. Bo tak ostatni hapek, ale... No, nawet nieźle mi szło, muszę przyznać. Jeśli mogę tak powiedzieć. No, oczywiście dostałem parę razy, ale... w miarę jestem zadowolony z tej walki. Tak! O tym właśnie myślałem, że tu dojdziemy. O, i są też te latające stwory. Ha. Mogę tam wejść. Proszę jakąś duszę albo coś. Chroń. Czy to są modliszki tutaj? Chyba tak. Zdrajcy modliszki. Czy ta istota chroniła cokolwiek to jest przed modliszkami? O panie, jeden hapek. Wygląda to na wspaniałą zabawę tutaj. Bardzo taka regularna tekstura, podobna jak w dolinie, tam gdzie dostaliśmy, znaczy tam gdzie ten czar się upgrade'owało. Okej. Biała dama. Czy to królowa? No, a któż to przybywa? Daleką drogę przebył, aby mnie odszukać. Czy potrzebuje mojej pomocy? Czy może całkiem przypadkowo jego wędrówka zaprowadziła go do aż tak ważnego miejsca? To prawda. Prawda, że byłeś wyczekiwany? Nie, być może to stwierdzenie nie jest trafne. Prawdziwy wybraniec, taki jak ty, był wyczekiwany. Mam dla ciebie dar, długo trzymany dla kogoś takiego jak ty. Połówka całości. Gdy jej części zostaną złączone, wielka moc zostanie przyznana. A na czekającej drodze wielka moc będzie ci potrzebna. Biały fragment. A tak, to chyba właśnie są jakieś dwie połówki amuletu. O, nie ma go tutaj? Aha, tu jest. Fragment białego amuletu nie może zostać przypięty. Koszt 5. Nieźle, nieźle. A więc on potrafi wejść do umysłu innych, zatem pieczęcie mogą zostać zerwane przez jego ostrze. Zmierzyłeś się z dziewczęcym dzieckiem. Co? Jest to twardy przeciwnik, potężny umysłem i ciałem, uderzające odbicie swojej matki, mimo że iż owe spędziły razem niewiele czasu. Chwila, jakie jest dziewczęce dziecko? Czy walczyłem z jakimś takim bossem? Nigdy nie miałam za złe romansu... Chwila. Nigdy nie miałam za złe romansu Wyrma jako wymiany. Prawdę mówiąc, darzy sympatią narodzoną z niego istotę.
Dobra, to pierwsze zdanie jakoś nie potrafię go przeprocesować. Aż romans był wymianą. Chwila, chwila. Darzę sympatię narodzoną z niego istotę. Gdyby wasze drogi kiedyś się zeszły, myślę, że zyskałbyś potężnego sprzymierzeńca. Poprzez me korzenie wyraźnie wyczuwam słabnięcie naczynia. Wniknąć z tego mogą jedynie dwie rzeczy. Pierwsza jest nieunikniona przy aktualnym stanie rzeczy – upadek. Wszystkie umysły zatracone w tej groźnej pladze. Druga, którą ja bym preferowała i która wymagałaby twej pomocy – zastąpienie. Błagam cię, zastąp naczynie. Jego domniemana moc została przeceniona. Zostało zbrukane przez wypełniającą je ideę. Ale ty jesteś wolny od takich skaz. Ty jedyny mógłbyś utrzymać w sobie to coś. No chwila, czyli tutaj mówi nam, żebym zrobił to, co już zrobiłem, czyli wessał całą plagę w siebie. Bo ja nie mam skazy, tak jak ten poprzedni. Przyjmij ode mnie ostrzeżenie. Naczynie samo w sobie może być słabe, ale jest znacznie wzmocnione przez siłę w nim drzemiącą. Aby je zastąpić, potrzebna jest ogromna moc. Przygotuj się dobrze, nie podejmiesz się tego wyzwania. A może jednak mówię o tym jakimś alternatywnym wyjściu. Przygotuj się dobrze, lecz nie zwlekaj. Jeśli naczynie pęknie przedwcześnie, ta plaga zostanie uwolniona z furią i potęgą nagromadzoną przez wieki uwięzienia. To musi być królowa. Biała dama, no bo niby kto inny. Królowa jest drzewem. No i zaraz mówiła. Już dokładnie oczywiście zapomniałem, co mówiła o tej jakiejś istocie, o kobiecie, czy tam kimś tam. W sumie jedyny boss, jakiego kojarzę, który był kobietą, to Hornet. A kim ty jesteś? To jest też dobre pytanie. O, dusza. Może nie umrę. No dobra. Więc mamy połówkę. Gdzie jest druga połówka? Tego nie wiem na razie. Ale... No dobrze. O! Wow, to było coś. Prawdziwa walka potężnych wojowników. Taka zaciekła, taka wysublimowana. Miała w sobie wszystko, co tylko mogłabym sobie wymarzyć. Dziękuję za wszystko, mój przyjacielu. Jak na tak małego robaka, swoją postawą dajesz innym wielki przykład. Z pewnością jeszcze się spotkamy. Ha. Wkrótce wyruszam w drogę. Nola czeka na mnie, a moja praca tutaj dobiegła końca. Po prostu jeszcze przez moment chcę się nacieszyć tą chwilą. No, powiedzmy, że chyba jest to dobre zakończenie. No, korci mnie oczywiście, żeby ostrza tego snów użyć, ale to chyba ją zniszczy. Zaraz. Tutaj nie mogłem iść, bo tu się zespawnował ten Patafion, ale to chyba tylko droga, no, z powrotem. Ha. No dobra. Mamy przed sobą jakieś zadanie. Skąd, kuźwa, więcej esencji dostać? Czy da się esencję dostać, nie wiem, gdzieś tam w Koloseum albo w tych Panteonach? Czy przegapiłem gdzieś jakieś drzewko? Dobra, tu nie ma co iść, to jest chyba skrót do zielonej ścieżki. Myślę, że... Dobra, po co ja tu idę? Zróbmy tak. Trzeba pomyśleć. Niby 100%. Bardzo ciekawe.
W sumie to powinienem save'a zbackupować po raz kolejny na wszelki wypadek. Mapa zaktualizowana. Mhm. Dobra, nie wiem co ten niebieski, znaczy co ten duży robak tu robi, ale on jest i tak zaznaczony na mapie, więc zdejmę znacznik. Tam jest akuszerka. Wciąż nie wiem o co z nią chodzi, jeżeli cokolwiek. Jedno jest ciekawe. Dobra, teraz mam symbol króla. Ale nie sądzę, żeby tam w gnieździe rogaczy coś się działo. Bo ja przyszedłem z wyjących klifów, jakby na początku gry. Ale... wiedząc to, co wiem, no zostałem chyba stworzony gdzieś w otchłani. Więc jak się to stało? Dlaczego? Tego wciąż nie wiem. Czy w wyjących klifach jednak coś jeszcze jest? Był tam ten grobowiec Joniego z tym amuletem motylkowym, znaczy no niebieskie, ta niebieska krew, życiodajna krew. I motylki też mają jakiś związek z tym, z tymi drzwiami. Ale jeszcze nie wiem jaki. Na pewno trzeba będzie iść do Panteonu, ale to chyba ogólnie jest jakieś tam inne zakończenie. Wydaje mi się niezwiązane z tym amuletem, z tą połówką. A może? Nie wiem. Znaczy to wiem, że jest DLC-ek, więc raczej chyba nie jest związane. Jest jeszcze Grimm, ale to też inny DLC-ek. Koloseum, myślę, jest teraz naszym celem. To tak mi się wydaje. Ewentualnie na zawsze mogę jeszcze pochodzić i poszukać jakichś rzeczy, które być może pominąłem. Tu są jakieś znaczniki, które myślę, że już nie mają znaczenia, ale może coś tam jest. Jednak, kuźwa, coś tu jest. Trollololo. Double jump. Przydatny. Ciekawe, czy dało się to zobaczyć stąd. No, być może. A właśnie, to skoro już tu jestem, to może sprzedajmy to drugie jajo. Zobaczymy, co nam Lem powie na jego temat. Kolejne sekretne jajo. Posiadanie dwóch ich egzemplarzy jest niezmierną rzadkością. Będę obiektem zazdrości wszystkich moich kolegów, chociaż z drugiej strony mocno uszczupli to mój portfel. Te jaja są najbardziej pożądanym znaleziskiem z czasów sprzed Hollow Nest, ale nie są one ich jedyną pozostałością. Być może natrafiłeś już na te stare posągi, które zdają się być kontenerami dla duszy, o! One również dowodzą istnienia tych pradawnych czasów, choć w bardziej prymitywny sposób. No dobra. No proszę. Zołt wszechmocny. O Boże. O Boże, tak. To jest piękne. Chodź tu. No chcę cię zdzielić. Zabiję jeszcze 1000. Czy tyle wystarczy, ojcze? O. On nawet nam nic nie może zrobić. Mam nadzieję, że ja go nie zabiję tak naprawdę. Ale jest to trochę satysfakcjonujące. Rywalizacja. Dobra, chyba żyje. No dalej, szczeniaku, czmychaj stąd, żebym nie musiał cię jeszcze bardziej upokorzyć. Dobrze. Kasa jest, ale chyba nic poza tym.
właśnie Zolt? Dobra, wiem, że jest jakiś boss Zolt, coś tam, ale nie wiem, czy to jest on, czy właśnie ten jakiś jego ojciec, czy co. Ha, czy ta maska tak tutaj wyglądała wcześniej na tym tronie? To u góry? Też jest bardzo interesujące, kim jest ten robak. No wydaje się raczej martwy. W przeciwieństwie do całej reszty widowni. Ha. To było interesujące. Mam nadzieję, że będę mógł z nim pogadać jeszcze. Był tutaj w klatce. Klatka już jest pusta. A, dalej mam ten sam setup. W sumie zapomniałem o nim, ale no tam do tej pierwszej próby to wiele nie trzeba. Nie wiem, czy drugą próbę też powinienem powtarzać. Zolta nie widać na razie. Może wrócił do miasta? Nie wiem. Spróbuję może tutaj tą drugą i trzecią falę jeszcze raz. Zobaczymy, czy z tego coś wyniknie. Bo właśnie, dzienniczek trzeba uzupełniać. Tego nie czytałem. Zdegradowany i wygnany lord klanu Modliszek przyjął infekcję i zwrócił się przeciwko swoim siostrom. Naszło mnie kiedyś takie pragnienie. Pragnienie poddania się działania infekcji, by stać się silniejszym, potężniejszym. Te myśli prześladowały moje sny w najmroczniejszych czasach. Złudna nadzieja, która jednak potrafi się tak mocno wryć w czyjś umysł. Ulowy rycerz. No właśnie, ta królowa Ula też miała coś do powiedzenia. Może tam jeszcze się przejdę? Mamy jeszcze jakieś rzeczy do pokonania właśnie dla dzienniczka. Skażony balon. No dobra. To swoją drogą. Może coś od łowcy dostaniemy. No proszę. Czyżby Breta znalazła nowego adoratora? Co on powiedział, Bapanada? Przybyłem do tego królestwa, by dopełnić obietnicy i udało mi się. Ta obietnica, którą złożyłem dawno temu, obietnica złożona samemu sobie. Obietnica chwały. Chwały dla mnie, Zolt Wszechmocnego. Nigdy w siebie nie zwątpiłem, nigdy się nie załamałem. I nareszcie osiągnąłem wszystko, czego pragnąłem. Mówi Bapanada. Ups. Nie chciałem tego, tylko to. Heroiczny, piękny. Szary książę, taki mroczny, taki zatroskany. Ale to nie jedyna groźna przeszkoda, którą musiałem pokonać na mojej drodze do chwały. Zauważyłaś to trofeum, prawda? Pamiątka po mojej finałowej, zwycięskiej walce rozegranej w głębokim dole pod nami. Tak, pogromca żyć pochłonął kolejną ofiarę, a tłum pogrążył się w ekstatycznym aplauzie. Aplauzie, który był nie tylko głośny, ale i całkowicie szczery. Pytasz, czemu zawdzięczam moją długą serię zwycięstw? Jak już wcześniej powiedziałem, sekret leży w wyznawanej przeze mnie filozofii, składającej się z 57 zasad Zolt. Szczególnie istotna jest tutaj pierwsza zasada. Zawsze wygrywaj swoje walki. A co do pozostałych 56 zasad, cóż... Nie wierzę. O, zasada druga. Nigdy nie pozwól innym śmiać się z ciebie. Głupcy śmieją się ze wszystkiego, nawet z lepszych od siebie. Ale uważaj, wyśmiewanie nie jest nieszkodliwe. Śmiech rozprzestrzenia się jak zaraza i wkrótce zaczynają śmiać się z ciebie wszyscy. Musisz zadać cios w samo źródło tego perwersyjnego chichotu jak najszybciej, aby zatrzymać jego rozprzestrzenianie.
Zasada trzecia, bądź zawsze wypoczęty. Czy on naprawdę wszystkie wymieni? Pojedynki i poszukiwania przygód odbijają się na twoim zdrowiu. Gdy odpoczywasz, twoje działo regeneruje się i wzmacnia. Im dłużej odpoczywasz, tym silniejszy się stajesz. O Boże. To może chwilę potrwać? Zasada czwarta. Zapomnij o przeszłości. Przeszłość jest bolesna, a rozpamiętywanie jej może przynieść tylko cierpienie. Myśl za to o czymś innym, na przykład o przyszłości albo o jedzeniu. Zasada piąta. Siła pokonuje siłę. Czy twój przeciwnik jest silny? Nie szkodzi. Po prostu przezwyciężysz jego siłę swoją własną, a zostanie on pokonany. Zasada szósta. Bądź kowalem swojego losu. Nasi przodkowie uważali, że przeznaczenie jest nam pisane jeszcze przed naszymi narodzinami. Nie zgadzam się z tym. Zasada siódma. Nie opłakuj zmarłych. Gdy umieramy, to czy nasza sytuacja się poprawia, czy pogarsza? Nie da się tego zweryfikować, więc nie ma sensu opłakiwać śmierci albo świętować z tego powodu. Bardzo mądrze. Zasada ósma. Podróżuj sam. Na nikim nie możesz polegać. Nikt nie będzie nigdy wobec ciebie lojalny. Dlatego nikt nie powinien dotrzymywać ci ciągłego towarzystwa. Zasada dziewiąta. Utrzymuj swój dom w czystości. Twój dom to miejsce, w którym przechowywana jest najcenniejsza twoja własność. Ty sam. Dlatego powinieneś dbać o to, aby było w nim czysto i przyjemnie. O Jesus, on naprawdę wszystkie wymieni. Zasada dziesiąta. Utrzymaj swoją broń w formie. Zawsze pilnuj, aby moja broń, pogromca żyć, była przez cały czas dobrze naostrzona. Dzięki temu dużo łatwiej przychodzi mi przecinanie różnych rzeczy. Zasada jedenasta. Matki zawsze cię zdradzą. Ta zasada mówi sama za siebie. Zasada dwunasta. Utrzymuj swój płaszcz suchy. Jeśli twój płaszcz się zamoczy, wysusz go tak szybko, jak tylko się da. Noszenie mokrych płaszczy jest nieprzyjemne i może prowadzić do chorób. Zasada trzynasta. Nigdy się nie bój. Strach cię zawsze powstrzymuje. Stawienie czoła lękom bywa bardzo trudne. Dlatego powinieneś w pierwszej kolejności nie bać się. Zasada czternasta. Szanuj lepszych od siebie. Co? Są jacyś lepsi niż Zeus Wszechmocny? To niemożliwe. Jeśli ktoś jest od ciebie silniejszy lub mądrzejszy, lub jedno i drugie, musisz okazywać mu szacunek. Nie ignoruj go ani nie wyśmiewaj. Zasada piętnasta. Jeden przeciwnik, jeden cios. Powinieneś starać się pokonać wroga jednym uderzeniem. Każdy dodatkowy cios to strata energii. Ponadto, licząc ciosy w trakcie walki, będziesz wiedział, ilu wrogów pokonałeś. Zasada szesnasta. Nie wahaj się. Gdy już podejmiesz decyzję, trzymaj się jej i nie wycofuj się. W ten sposób osiągniesz o wiele więcej. Zaraz w gardle zaschnie. Zasada siedemnasta. Uwierz we własne siły. Inni mogą w ciebie wątpić, ale jest ktoś, komu możesz zawsze zaufać, tym kimś jesteś ty sam. Zawsze wierz we własną siłę, a nigdy nie polegniesz. Zasada osiemnasta. Poszukuj prawdy w ciemności. Ta zasada również mówi sama za siebie. Ciekawe. Zasada dziewiętnasta. Jeśli podejmujesz się próby, osiągnij sukces. Jeśli zamierzasz podjąć się czegoś, upewnij się, że osiągniesz cel. Jeśli nie osiągniesz celu, oznacza to, że poniosłeś porażkę. Unikaj tego za wszelką cenę. Zasada dwudziesta. Mów tylko prawdę. No to szczególnie dla Zolta jest bardzo istotna zasada. Gdy z kimś rozmawiasz, mówienie prawdy jest nie tylko wyrazem grzeczności, ale także wychodzi ci często na dobre. Z drugiej jednak strony szczerość może przysporzyć ci wrogów. Musisz się z tym liczyć. Zasada dwudziesta pierwsza. Bądź świadomy otaczającej cię przestrzeni. Nie spaceruj beztrosko, wpatrując się w ziemię. Musisz co chwila spoglądać przed siebie, aby mieć pewność, że nikt nie weźmie cię z zaskoczenia. Zasada dwudziesta druga. Porzuć rodzinne gniazdo. Gdy tylko miałem taką możliwość, opuściłem moje pierwsze moje miejsce urodzenia i udałem się w świat. Nie przedłużaj swojego pobytu w gnieździe. Nic dobrego tam na ciebie nie czeka. 23. Znajdź słaby punkt wroga. Każdy nieprzyjaciel, którego spotkasz, ma jakiś swój słaby punkt. Jak na przykład szczelina w jego skorupie, albo fakt, że właśnie śpi. Musisz być przez cały czas czujny i musisz nieustannie analizować wroga w poszukiwaniu jego słabości. W sumie Zolt nosi taki sam płaszcz jak ja i ogólnie
wygląda jak ja. Czy on też jest stworzony jako naczynie? 24. Atakuj wroga w jego słaby punkt. Gdy już znajdziesz słaby punkt wroga, zgodnie z poprzednią zasadą, atakuj w niego. W ten sposób natychmiast zniszczysz wroga. 25. Ochraniaj swój własny słaby punkt. Spodziewaj się, że twój wróg będzie próbował znaleźć twój słaby punkt. Zatem twoim zadaniem jest go bronić. Najlepsza obrona? Nie mieć w ogóle słabego punktu. No, nie da się ukryć. Bardzo mądre. 26. Nie ufaj swojemu lustrzanemu odbiciu. Interesujące. Gdy spoglądasz na niektóre błyszczące powierzchnie, możesz ujrzeć na nich odbicie swojej twarzy. Ta twarz będzie imitowała twoje ruchy i będzie łudząco podobna do twojej własnej twarzy, ale nie wydaje mi się, aby można było jej ufać. Ha. 27. Jedz tak dużo, jak to tylko możliwe. Gdy spożywasz posiłek, zjedz tak dużo, jak tylko jesteś w stanie. To zapewni ci więcej energii, a dodatkowo będziesz mógł jeść rzadziej. Ha. 28. Nie patrz w ciemność. Jeśli zbyt długo będziesz wpatrywać się w ciemność i nic nie dostrzegać, twój umysł w końcu zacznie odpływać ku starym wspomnieniom. Należy bezwzględnie unikać wspomnień, jako rzecz zasada czwarta. 29. Rozwiń w sobie wyczucie orientacji przestrzennej. Łatwo jest zgubić się podczas przemierzania tych wszystkich ciemnych i krętych jaskiń. Mieć dobre wyczucie orientacji w terenie to jak mieć magiczną mapę w swojej głowie. Bardzo przydatne. 30. Nigdy nie wierz w obietnice. Olej obietnice innych, ponieważ one zawsze są łamane. Obietnic miłości czy zaręczyn trzeba unikać w szczególności. 31. Brud jest źródłem wszelkich chorób. To coraz ciekawsze. Jeśli będziesz spędzać zbyt wiele czasu w brudnych miejscach, nabawisz się chorób. Jeśli gościsz u kogoś w domu, wymagaj od gospodarza nieskazitelnej czystości. 32. Imiona mają moc. Imiona mają moc, dlatego nazywając daną rzecz, udzielamy jej mocy. Ja osobiście nazwałem swoje ostrze pogromcą żyć. Tylko nie kradnij imienia, które ja wymyśliłem. Wymyśl własne. 33. Nie okazuj szacunku wrogowi. Bycie szlachetnym w stosunku do twoich wrogów to żadna cnota. Jeśli ktoś ci się przeciwstawia, nie zasługuje na szacunek, dobroć ani łaskę. 34. Nie jedz krótko przed snem. To może wywoływać nerwowość i problemy trawienne. Każdy to wie. 35. Góra jest górą, dół jest dołem. Jeśli zdarzy ci się znaleźć w ciemnościach, łatwo jest stracić orientację i zapomnieć, którędy na górę. Pamiętaj o tej zasadzie. 36. Skorupki jajek są łamliwe. WTF. Jeszcze raz, ta zasada mówi sama za siebie. 37. Pożyczaj od jednych, ale nie pożyczaj innym. Jeśli pożyczasz komuś pieniądze i ten ktoś je odda, nic nie zyskujesz. Ale jeśli sam pożyczasz pieniądze od kogoś i ich nie oddasz, zyskujesz wszystko. O kurde. 38. Strzeż się tajemniczej mocy. Tajemnicza moc oddziałuje na nas z góry, pchając nas w dół. Jeśli zbyt dużo czasu spędzisz w powietrzu, ta moc zmiażdży cię o ziemię i zniszczy. Strzeż się, o Boże. Grawitacja to zło, no ale akurat tutaj nie ma fall damage'a. W sumie robaki jak są na tyle małe, że faktycznie raczej mogą spadać z dowolnej wysokości. Przeważnie. 39. Jedz szybko i pij wolno. Twoje ciało jest delikatne i dlatego musisz odżywiać je z wielką rozwagą. Jedzenie musi być podawane tak szybko, jak to tylko możliwe, za to płyny w wolniejszym tempie. 40. Przestrzegaj wyłącznie własnych spraw. Spraw czy praw? Prawa wymyślone przez innych mogą być dla ciebie niewygodne lub wręcz być ciężarem. Niechaj jedynym prawem będą dla ciebie twoje własne pragnienia. 41. Naucz się wykrywać kłamstwa. Gdy inni mówią, zwykle kłamią. Analizuj ich i wypytuj nieprzerwanie, dopóki nie ujawnią swoich kłamstw. Zasada 42. Wydawaj zdobyte geo. Niektórzy kurczowo trzymają się swoich geo, a nawet zabierają je ze sobą do grobu. O wiele lepiej jest wydawać je, aby rozkoszować się dobrami tego świata.
43. Nigdy nie wybaczaj. Jeśli ktoś błaga cię o wybaczenie, na przykład twój brat, odmów mu. Ten brat lub ktokolwiek inny nie zasługuje na to. 44. Nie da się oddychać pod wodą. Woda jest orzeźwiająca, ale jeśli spróbujesz wziąć pod nią oddech, czeka cię niemiła niespodzianka. 45. Jedno nie jest drugim. Ta zasada wydaje się być oczywista, ale widziałem już, jak co niektórzy próbowali sprzeczać się, że coś, co ewidentnie było tym, a nie czymś innym, miało być czymś innym, ale nim nie było. Bądź czujny. 46. Świat jest mniejszy, niż ci się wydaje. Gdy jesteś młody, wydaje ci się, że świat jest ogromny, wręcz gigantyczny. To naturalne. Niestety, tak naprawdę jest on o wiele mniejszy. Mogę to potwierdzić, mając za sobą podróże po całym świecie. 47. Ech, mnie doziewanie wzięło. Twórz swoją broń własnoręcznie. Tylko ty wiesz dokładnie, czego potrzeba twojej broni. Ja sam uformowałem swojego pogromcę żyć ze skorupowatego drewna jeszcze za czasów mej młodości. Nigdy mnie nie zawiódł, ani ja jego. No. 48. Ostrożnie z ogniem. Ogień to rodzaj gorącego ducha, beztrosko tańczącego na wietrze. Może cię ogrzać i zapewnić ci światło, ale może także przypalić ci skorupę, jeśli za bardzo się zbliżysz. 49. Pomniki nic nie znaczą. Nie składaj im czci. Nikt nigdy nie postawił pomnika tobie czy mi, więc niby dlaczego mielibyśmy się nimi przejmować. 50. Nie rozwódź się nad tajemnicami. Niektóre rzeczy na tym świecie są dla nas zagadką, czasami wręcz łamigłówką. Jeśli znaczenie czegoś nie jest na pierwszy rzut oka oczywiste, nie trać czasu na jego domyślanie się. Po prostu idź dalej. 51. Nic nie jest nieszkodliwe. Jeśli tylko pojawi się taka możliwość, wszystko na tym świecie będzie próbowało cię skrzywdzić. Przyjaciele, wrogowie, potwory, wyboiste ścieżki. Nie ufaj nikomu ani niczemu. 52. Strzeż się zazdrości ojców. Ojcowie uważają, że ponieważ nas stworzyli, to musimy im służyć i nigdy nie powinniśmy przewyższać ich zdolnościami. Jeśli chcesz być kowalem własnego losu, musisz pozbyć się swojego ojca. Albo przynajmniej go porzucić. Ha. Może w końcu dowiemy się czegoś faktycznie ciekawego. 53. Nie kradnij pragnień innych. Każda istota skrywa w sobie swoje pragnienia. Jeśli przypadkiem poznasz czyjeś pragnienia, poniechaj chęci przywłaszczenia ich jako swoich własnych. Nie zaprowadzi cię to do szczęścia. 54. Jeśli zamkniesz coś na klucz, zachowaj ten klucz. Nic nie powinno pozostawać zamknięte na zawsze. Dlatego zatrzymaj przy sobie klucze. W końcu kiedyś wrócisz i odkluczysz wszystko to, co ukryłeś. 55. Nie kłaniaj się nikomu. Na świecie są tacy, którzy pragną podporządkować sobie wszystkich innych. Obwołują się właścicielami twojego jedzenia, twojej ziemi, twojego ciała, a nawet twoich myśli. Ale nie zrobili nic, aby na to wszystko zasłużyć. Nigdy im się nie kłaniaj, a także pamiętaj, aby ignorować ich rozkazy. 56. Nie śnij. Sny są niebezpieczne. Obce idee, nie twoje własne, mogą utorować sobie drogę wprost do twojego umysłu. Ale jeśli będziesz opierał się tym ideom, w końcu wyniszczy to twoje ciało. Najlepiej nie śnić wcale, tak jak ja. No i 57. Przestrzegaj wszystkich powyższych zasad. Co najważniejsze, musisz zapamiętać wszystkie te zasady i przestrzegać ich bezwarunkowo, łącznie z tą zasadą. Czy ty w ogóle słuchasz, co do ciebie mówię? Zatem powtórzmy sobie od początku 57 zasad ZOLT. O Boże. O nie. Okej. I od początku. Szary książę. Prawdę mówiąc, miałem nadzieję, że może jednak coś tam na końcu powie, co nas naprowadzi na Teges. Na to, gdzie iść dalej. Ale niekoniecznie.
O nie. Chwila, chwila. Zejdź. Szary książę. Z ciężkim oddechem, zarumieniona od wycieńczenia bitwą, postać wyłoniła się ze studni. Zwycięstwo było jego, a dowodem tego niesione trofeum. Przerażająca czaszka pokonanego przeciwnika. Obwieścił również wiosce zaskakującą nowinę, która brzmiała tak prawdziwie. Jej biały wybawca, uznawany przez robaki za bohatera, okazał się tak naprawdę nikczemną bestią, a prawdziwym bohaterem, na którego zasługiwali, był on, Szary Książę. O nie! Z honorem i pokorą opowiedział o swoich przygodach na dole, o swojej heroicznej podróży odbytej w jednym celu, by ją odnaleźć, ochronić jego szarą niewiastę, jego partnerkę w ciemności. No dobrze. W sumie tego się nie spodziewałem. Wiedziałem, że on ma coś tutaj wspólnego z tym wszystkim, ale... O Boże, co to jest? Chwila, moment. To będzie ta walka. Widzę esencję. Nie mogę z tym rozmawiać. Czyli to będzie jakieś, powiedzmy, jej wyobrażenie o tym szarym księciu. Ha. No tak. Mapa zaktualizowana. Nie wiem, co tu się zaktualizowało, ale okej. No dobra. Zajrzyjmy tam, znaczy no. Zróbmy to, co wydaje mi się, że trzeba zrobić. Fuck. Nice. No, ciekawe, czy coś tutaj może jest w powietrzu. O Boże. Przerażający, piękny, potężny, szary książę Zolt. What the fuck? On dalej macha tym swoim mieczykiem. Też tak umiem. O, ale sfailowałem. Tak miało być. Co to było? Jakieś przydupasy przywołuję. O nie, sryć sabotaż. Sryć. Weź odwłok. No nieźle, nieźle. O! Nie widziałem tego, a jak zwykle. Lepiej mieć wrogów na oku. Nie wierzę. Ale jednak. Dobra. Spróbuję go pokonać. Jest to dosyć zabawne, nie powiem. To peciuro.